Siema, witam was. Tutaj jest Mimek i... Ja, Czyli kto? czyli Michał. Okej. Dzisiaj kładziemy PESEL, czyli rurę, czyli takie dreny, taki drenaż, takie coś. Mniej więcej tak... Tak tutaj, tak na takim ogródeczku, tak... Tak tutaj, nie? Tak, no nie wiem jak to powiedzieć. Tak przy tej szklarni. I tutaj taki jest duży, taki, no taki, jaki żeśmy znaleźli, taki był. Bo tutaj tacy, ej, zejdź z tej rury, bo zejdź z tej rury! Tacy, co nie umiem prowadzić, tak jak ty ują, to wjeżdżają do tego rowu. I tu nie może być tego rowu, tylko musi być taka ruła. No będziemy go zasypywać kamyczkami, ten. I wydaje mi się, że on trochę za wysoko jest. To się wyjdzie w praniu. Tak wygląda mniej więcej. W połowie pracy. Rurka została zasypana kamyczkiem. To jeszcze nie do końca bym się kamyczek skończył. Tu taką zatkam takim kamolem. Bo mi się nie chce niczym innym. I leci pod skosem ładnie i tam wychodzi. Chodzi głównie o to, żeby po prostu jak ktoś tu tyłuje stamtąd, tyłuje i ktoś nieumiejętny się, tak powiem, wrąbywał w rowek, więc tu będzie ten rowek zasypany. A tutaj już z reguły nikt nie tyłuje i też rury nie ma więcej, więc tak może zostać. Aktualnie. Tutaj mam moja Wasserwaga. Taka poziomica. Bumbelegota. I tutaj też. No i teraz sobie będę tutaj dokończę warstwę. Kamyczka, potem piasek i ziemia na koniec. Tylko nie wiem, czy tu mi jakkolwiek jeszcze się cokolwiek mieści poza tym kamyczkiem. To najwyżej się samą ziemię. Dobra. I tak, tutaj zakończyłem kładzenie tej rury, peszla, czy jak zwał, tak zwał. Oj, czuć kamyczki pod ziemią. To jest taki odpływ. To nie jest dokładnie do tej rury, tylko tam se spłynie do tego i do rury samo wleci. To była ziemia, znaczy kamyczki, takie zwierki od razu praktycznie ziemia, a tu i tam troszkę piasku może, a tu już nie czuć takich kamyczków pod nogami, bo tu jest kamyczek, dość duża warstwa piasku i potem ziemia, no bo wiadomo, że jak ma spływać, no to musi być, jak ma spływać tam, to musi być spad. Tak, no to tutaj było bardziej przy górze robione, a tutaj na dole. I tej rury nie starczyło tam dalej dotąd, więc tak się zrobiło. Chodziło głównie o to, żeby nikt nie wjeżdżał, że tak powiem, do rowa. I tu jest taki super, łoju, się wyślizgnąłem. Taki super źródełko kamienne z rurą w środku. A tu jest ogródek. Znaczy, no mamy pole, ale fajnie mieć ogródek, nie? Przy domu. Tak jest fajnie. Taki trochę ogródek bardziej od babci. Bo ona tutaj mówi, co chce mieć. I ona to ma. Wiem. A tu rabarber rośnie. Lisztołki małe. Tam kiedyś była huśtawka. I takie zjeżdżalnia. I tam takie inne. A teraz tam jest, nie było siane trawy, tylko tam było narzucone ziemi. Tam. I same wyrosły jakieś chwasty. Także taka sytuacja. Dobra. Biorę se rowera i se jadę.
O kurde, tu przyczepa stoi. My się teraz takie wielkie bambry robimy z Michałem i my się taką spółkę jakby zrobili, że razem kupujemy rzeczy i w ogóle, znaczy on w sumie kupił kartofle od Mateusza, od tego Mati LS, Matiego LS-a, tak. Kupiliśmy dwa worki i tu będzie sadzone i tu będzie sadzone. Tam za tym tunelem już jest pszenica i rzepak, ale takie tylko malutkie, bo rzepak jest, Michał też ma tam u siebie za płotem na ogródku rzepak, żeby miał miodek rzepakowy, bo on ma pszczółki i on sobie go tam chce ręcznie tą część tam sobie wymucić, nie? No co to jest tam wymucić parę ziarek rzepaku, żeby na kolejny rok było. No i tyle. A tu jest szlaka, czyli popiół, czyli... No jak zwał, tak zwał. W każdym razie to, co z pieca wychodzi. A tu są baloty z ziemią. Czyli w sumie z substratem, bo to jest taka wymieszana ziemia, którą od razu można sadzić. Widły do gnoja. Do traktora, glebogryzarka. Może zobaczycie film, wszystko co jest, jak dam Michałowi pendrive'a. Bo ja mam ten taki, to na środku mniej więcej GM ten film obrabiał, to tu gdzieś na środku by się pojawił jakiś takiej wielkości napis średnio mniej więcej, no tutaj tak, o. No a Michał tego nie ma, bo ja mam taki program w wersji testowej AVS Video Editor, on tam nie ma, czy coś tam, on się tak bardziej zna w ogóle, no to on zrobił. A ja mu się też bardziej chcę. Bo mi się tak nie chce przed komputerem siedzieć. I tu jest ziemia do mieszania. To jest kompost, który przerzucałem. Do 19 jeździłem traktorem. Słuchałem radia w traktorze i jeździłem. Tam jest kupa gnoju. I tam jest praktycznie siano z gównem, bo ja nie używam słomy, gdyż siano wychodziło wiele taniej. Z mojego punktu widzenia, gdyż nie potrzebuję. Znaczy, no, nie mam skąd wziąć słomy, no bo siano to mogę sobie skosić trawę, ususzyć i kit, a taka słoma to musiałbym mieć zboże i w ogóle mam. A tak to nie muszę mieć zboża ani nic. I działa tak samo praktycznie. I są warunki fajne nasze. Trzy łopany dębica. Wszystkie są z dębicy. A nie jedna z Michelin. Brony. Takie czarno-żółte. Puk. Były komentarze, że się z kim nie maluje. I co? Już się same odpomalowały. Sama się zarła farba. Tylko tutaj się jeszcze na górze nie zarła. Ale widać, że było dobrze malowane. Podkładóweczka i warstewka farby, ale fajnie się to tak, no fajna ta farba, taka gładka. A tu kłosiara i nowy wałek. No instrukcja jest taka poważna, trzeba mieć książkę, trzeba przeczytać. Ja przeczytałem książkę, ale chyba nie o tym. I taka książeczka leży w domu. Tutaj, że trzeba mieć, tutaj, że coś tam, że się może człowiek wkręcić wałek. Tutaj, że trzeba mieć wałek z osłonami. A tutaj, że nie wolno chyba dotykać wałka, jak się kręci. Co mi się wydaje? A tutaj prądek od przyczepy. Dobra. Ja kończę. Cześć.